Stop what you're doing and stop Spider-Man. W filmie możemy znaleźć aż około 280 różnych odmian Spidermana, lecz zaledwie niecałe 100 z nich to oficjalne wersje pochodzące z komiksów, a tylko nieliczni z nich dostali choć jedno zdanie do wypowiedzenia w filmie. Kiedy Spot wszedł sam w siebie, odkrywa, że jego dziury mogą zaprowadzić go praktycznie wszędzie. Tym samym dostajemy kilka detali. Na przykład to, kiedy Spot dostaje się do sklepu pani Chen, który był dość ważnym elementem filmów o Venomie, a sama sklepikarka wydaje się być w ogóle nie wzruszona takim zjawiskiem, co podkreśla sam Spot. Ale dzięki Venomowi doskonale możemy zrozumieć jej reakcję. Spot kradnie również z jej sklepu gumy, które nazywają się Venomint. Spot wtyka również swój łeb do uniwersum Lego, w którym widzimy budynek Daily Bugle J. Jonah Jamesona, a w tle mamy artykuł o Doktorze Oktopusie, co oznacza, że ten świat Lego jest odwzorowaniem świata Spidermana, w którym główną rolę gra Tobey Maguire. Co jest również niesamowite i zasługuje na wspomnienie, to że w każdym filmie, jaki tylko wychodzi, w którym występuje Jonah Jameson, jest on grany lub ma podkładany głos przez tego samego aktora, czyli J.K. Simmonsa. Znając choć trochę któregokolwiek Spidermana, na pewno słyszeliście słynny tekst Wujka Bena: z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność, co oryginalnie po angielsku brzmi: With great power comes great responsibility. Miles w tym filmie mówi nam, że musiał wystąpić w paru reklamach, aby dorobić trochę grosza. Jedną z nich okazała się reklama proszku dla dzieci z dumnym hasłem With great powder comes great responsibility. Chwilę przed ujawnieniem nam tego billboardu, Spot podczas rabunku w sklepie, łapiąc za pewną puszkę, mówi: Oh wow, is this curry powder? Zachwycając się tym, kiedy my jeszcze nie wiemy, o czym on w ogóle mówi. Kiedy Miles uświadamia sobie, że zwykła mieszanina boksu z odrobiną karate kiedy nic nie daje, a Spot unika wszystkich jego ciosów, postanawia szybko zmienić taktykę. Używa portalu na twarzy Spota, aby chwycić go za głowę i zrobić nim rzut o deski niczym w WWE. Ta scena pokazuje nam, jak praktycznie każda odsłona Spidermana szybko adaptuje się do przeciwnika i przejmuje nad nim kontrolę. Scena, w której Gwen żegna Milesa, a raczej wypowiada te słowa w przestrzeń, jest praktycznie identyczna jak scena, w której Spider-Man grany przez Tobiego Maguire'a zostaje pocałowany przez Mary Jane. W pamiętniku Milesa, czy cokolwiek to jest, który jest przepełniony rysunkami Gwen, możemy zobaczyć bilet na autobus, który Miles zachował. Jest to bilet, który kupił podczas pierwszego spotkania z Gwen, kiedy to chcieli wrócić z siedziby Alchemaxu do domu. Kiedy renesansowy Vulture rozkwasza swój łeb o kolumnę, nad nim pojawiają się napisy Notte Notte, zamiast klasycznego Blam czy Pau. Ma to ukryte znaczenie, ponieważ ten Vulture pochodzi z Włoch, a Notte Notte oznacza po polsku noc noc, lub jeśli Google Translator nie kłamie, to możemy to nawet przetłumaczyć jako dobranoc, co miałoby jeszcze większy sens. Może nie jest to jakiś easter egg, ale na pewno śmieszna sytuacja. Mianowicie Miles ma rację, mówiąc, że ludzie nazywają bankomaty ATM machine, podczas gdy rozwinięcie ATM oznacza Automatic Teller Machine. Why do people say ATM machine? Who said that? The M stands for machine. A więc to tak jakby mówić Automatic Teller Machine Machine. Ten żart pojawia się w dalszej części filmu, tylko tym razem to Miles popełnia ten błąd, mówiąc, że uwielbia chai tea, gdzie chai już oznacza herbatę. Czyli to tak jakby Miles powiedział: uwielbiam herbatę, herbatę. I love chai tea. What did you just say? Chai tea? Chai means tea, bro! You're saying tea tea! Would I ask you for a coffee coffee? Sorry, for cream cream? I'm sorry. Kiedy Miles w pośpiechu wskakuje przez okno, możemy zobaczyć, że jego współlokator Genki gra w Spider-Mana 2, który swoją premierę będzie miał dopiero 20 października 2023 roku. Genki do tego wspomina, że nie jest jego the guy in the chair. I'm not your guy in the chair. Co jest oczywistym nawiązaniem do Neda, który jest takim gościem w filmach o Spider-Manie granych przez Toma Hollanda. Hey, can I be your guy in the chair? Mimo że świat Milesa to nie nasze uniwersum, to nadal możemy znaleźć w nim kilka rzeczy z prawdziwego życia, jak na przykład ten plakat Muhammada Ali, amerykańskiego boksera, słuchawki firmy Sony, co nie powinno dziwić, ponieważ to Sony odpowiada za tworzenie tego filmu, czy chociażby buty Milesa, czyli klasyczne Jordany, a obok nich przewinął nam się nawet prawdziwy komiks Amazing Fantasy numer 15. Ten autobus z kolei zmierza w prawdziwe miejsce, Myrtle Avenue Broadway, znajdujące się w Nowym Jorku. A tutaj kolejny raz widzimy prawdziwe logo Sony. Również nie brakuje nawiązań do naszego prawdziwego świata, jednak trochę przekształconych, jak na przykład to logo Soda Cola, które odzwierciedla naszą słynną Coca-Colę. Logo Redex, które jest oczywistym nawiązaniem do firmy FedEx. Czy karty Taria Common, będące odpowiednikiem kart Pokémon. Aspekt Petera Parkera stającego się jaszczurem w jej świecie też nie jest wymysłem, a nawiązaniem do prawdziwych komiksów. Tak samo jak w filmie, w komiksach Peter przyjmuje serum i ostatecznie doprowadza do własnej śmierci. Peter również w szkole nękany jest przez Neda, czyli chłopaka, który w znanym nam i najbardziej powszechnym świecie jest najlepszym przyjacielem Petera Parkera. W pewnym momencie Spot wypowiada słowa: co jest nawiązaniem do słów Doktora Octopusa z filmu Spider-Man 2. The power of the sun in the palm of my hand.
Kolejnym zabawnym detalem jest to, że podczas walki Spidermana ze Spotem ludzie, a nawet dzieci wokół, zupełnie nie zwracają na to uwagi. Dwie potężne, niewyglądające na ludzkie postacie walczą w środku miasta, a ludzie patrzą na to, jakby to był kolejny przeciętny wtorek w Nowym Jorku. Scena, kiedy Miles ratuje swojego ojca na początku filmu, jest nawiązaniem do sceny z pierwszego filmu, kiedy to oryginalny Peter Parker ratuje Milesa podczas ich pierwszego spotkania. Lądują nawet na tej samej platformie. Podczas drogi do domu wraz z tortami, Miles walczy, o ile można to tak nazwać, z pancernikiem, który pochodzi z komiksów Marvela. Walka przed pociągiem to kolejne nawiązanie do Spider-Man 2, które już zostało odwzorowane w pierwszej części filmu. Kiedy jednak Miles dociera w końcu na przyjęcie, z tego cudownego napisu, który był zmuszony napisać aż na dwóch tortach, zostało jedynie "Nie jestem dumny", co jest jednym z moich ulubionych żartów w tym filmie. W otwierającej scenie, w której Gwen Stacy gra na perkusji wraz ze swoją kapelą w swoim uniwersum, możemy zobaczyć, jak Marvel w pewnych klatkach spoileruje nam późniejsze momenty filmu. Mamy chociażby scenę, w której Miguel O'Hara wyjaśnia Milesowi, na czym polega multiverse, urywek rozmowy, w której Miles prawie złapał Gwen za rękę, klatkę, w której Miguel odsyła Gwen z powrotem do jej uniwersum oraz ledwo zauważalny obraz taty Milesa oraz taty Spidermana z Indy. A kiedy Gwen już skończy i wróci myślami do rzeczywistości, możemy zauważyć, że jej kapela nazywa się The Mary Janes, co jest nawiązaniem, którego chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. Natomiast jeszcze przed scenami z Gwen w intro filmu możemy zobaczyć dwóch scenarzystów, czyli Phila Lorda i Christophera Millera. Prowadzą oni studio o nazwie Lord Miller, które miało producenckie udziały w tym filmie, a oto jest ich logo, które właśnie pojawia się w filmie. Ten szczegół to nie kolejny plakat z nawiązaniem do czegoś czy ukryta postać. W scenie, w której kapitan Stacy dopada w końcu Spider-Woman, ta postanawia ujawnić mu swój sekret, czyli fakt, że Spider-Woman to tak naprawdę jego córka Gwen. Animatorzy pokazują nam jego roztargnienie poprzez światło, jakie na niego pada. Z jednej strony jest to czerwona poświata pasująca do Gwen, z drugiej strony natomiast mamy kolor niebieski, symbolizujący jego obowiązki jako stróża prawa. Jednak gdy tylko Gwen wykonuje krok w przód, kapitana całkowicie pokrywa kolor niebieski, który sugeruje nam, że jego rola jako policjanta wzięła górę nad ojcowską miłością. To naprawdę coś dużo więcej niż mały easter egg w tle. Kolejnym dowodem, że kolory w tym filmie mają ogromne znaczenie, jest fakt, że uniwersum Gwen jest w dość ciepłych barwach, a do tego zmienia się w zależności od jej otoczenia, co możemy zaobserwować chociażby podczas sceny z przytuleniem ojca. Natomiast na Ziemi 42, na której to radioaktywny pająk ostatecznie nie ukąsił tamtejszego Milesa, kolory są bardzo mroczne, symbolizując nam, że ten świat nie jest przyjazny, gdyż nie ma tutaj Spidermana, który mógłby ratować to miasto przed złoczyńcami. Jak wiemy, pająk, który ukąsił Milesa, pochodził z innego uniwersum, z Ziemi 42, co spowodowało efekt domina, prowadzący do powstawania większej liczby rozdarć multiversum. Miguel jest na niego za to wściekły, ale również jest wściekły na Spidermana, granego przez Toma Hollanda i Doktora Strange'a, o jego zaklęcie, które w filmie No Way Home również rozdarło multiversum, no i nie wypowiada się o nich zbyt ładnie. Mówiąc już o nawiązaniach do filmów z prawdziwymi aktorami, w tym filmie przy okazji wyjaśnień przez Miguela O'Hare, czym są wydarzenia kanoniczne, możemy zobaczyć kilka scen z innych filmów. Mamy Andrew Garfielda w scenie śmierci kapitana Stacy, czy Tobiego Maguire'a w scenie śmierci wujka Bena. Kiedy Gwen odwiedza Milesa i ci nadrabiają zaległości, w międzyczasie łapią złodziejaszka, który ukradł torebkę starszej pani. Po schwytaniu go, Gwen przykleja mu do czoła karteczkę "From your friendly neighborhood, Spider-Woman", co jest nawiązaniem zarówno do komiksów, jak i większości filmów, w których Spider-Man wypowiadał tę frazę. Chwila. Chciałbym tylko nadmienić, że film jest bardzo świeży, a coraz to bardziej dociekliwi fani ciągle znajdują nowe detale, nawiązania czy easter eggi, dlatego jestem pewien, że to nie wszystko, co kryje ten film. Gdybyś ty, drogi widzu, chciał zobaczyć za jakiś czas część drugą, w której omówimy kolejne detale, to daj znać w komentarzu. W pierwszych scenach z uniwersum Milesa możemy dostrzec, że ten film nie jest tylko o wielu światach, ale również o różnorodności społecznej. Na tym budynku ukazuje nam się wielki napis "Black Lives Matter", a dosłownie chwilę później możemy zobaczyć ten napis, co w tłumaczeniu oznacza po prostu meczet. Przewodni temat filmu, a raczej wierzeń Spidermana 2099, to fakt, że każda kanoniczna zmiana w danym uniwersum ostatecznie prowadzi do zniszczenia tego uniwersum, o ile nie wszystkich pozostałych. Dlatego też Miguel O'Hara wierzy, że Miles Morales nie powinien nigdy zostać Spider-Manem, ponieważ pająk, który go ukąsił, pochodził z Ziemi 42, czyli innego uniwersum niż Miles, którego znamy. Miguel wierzył też, że w każdym uniwersum jakiś kapitan policji musi zginąć i jest to wydarzenie kanoniczne. Dlatego, kiedy Miles się o tym dowiedział, za wszelką cenę chciał uratować ojca, który miał w niedalekim czasie dostać awans na kapitana. Ale po co wam o tym wszystkim mówię? Gwen poprzez swoje działania sprawiła, że jej ojciec, kapitan Stacy, zrezygnował z policji, przez co mimo bycia kapitanem nie zginął, co nie doprowadziło do kanonicznego wydarzenia, a mimo to jej uniwersum przetrwało.
Film zaczyna się od słów Gwen, tym razem zróbmy to inaczej, a wydarzenia opisane powyżej potwierdzają nam, że dobrze jest robić rzeczy inaczej, co staje się głównym tematem przewodnim. Istnienie Milesa Moralesa jako Spidermana jest akceptowalne i nie spowoduje upadku multiversum w przeciwieństwie do tego, w co wierzy Miguel O'Hara. Ziemia, z której pochodzi Gwen, jest oznaczona jako Ziemia 65. Jest to nawiązanie do faktu, iż prawdziwa Gwen Stacy po raz pierwszy pojawiła się w komiksach The Amazing Spider-Man w 1965 roku. Podczas wizyty w więzieniu Multiversum mamy wiele nawiązań do przeróżnych postaci. Ten gość to jedna z wersji Cravena. Tutaj złoczyńca zwący się Boomerang, którego znajdziemy w komiksach, to jakaś wersja Kingpina. Mamy również Doktora Octopusa z prawdziwymi kończynami ośmiornicy. Pośród tych postaci mamy również mały żarcik. Mianowicie znajdziemy tutaj Mysterio zamiast Misterio, ponieważ mus po angielsku to łoś, co jednocześnie przedstawia postać, jak i szydzi ze złoczyńcy. Znajdziemy tutaj również kobiecą wersję Misterio nazwaną Mysterio, co ponownie ma duży sens tylko w języku angielskim. Kiedy Gwen mówi Miguelowi, że kręci się tutaj jakiś typ z okresu renesansu, Miguel mówi do Gwen, że on się tym zajmie. Ta sarkastycznie odpowiada, aby się nie krępował i przejął sprawę. Natomiast ten w tym momencie zostaje zaatakowany przez Vulture'a. Czemu Miguel nie wychwycił zagrożenia swoim pajęczym zmysłem? Ponieważ prawdziwy Spider-Man 2099 z komiksów naprawdę nie posiada żadnego pajęczego zmysłu. Wszyscy wiemy, że Marvel naprawdę dba o szczegóły. Uniwersum, w którym Gwen Stacy jest Spider-Woman, jest swego rodzaju odbiciem lustrzanym świata Spider-Mana, jaki głównie znamy z filmów. Nic więc dziwnego, że w scenie śmierci Petera Parkera ten ujawnił jej, że od zawsze wiedział, że jest Spider-Woman, ponieważ w większości filmów o Peterze Parkerze, jego MJ czy Gwen, wiedziała, że jest on Spider-Manem. W momencie, w którym Miles zostaje przywiązany do worka, znajdziemy dwa easter eggi. Po pierwsze, sama scena przywiązania do worka jest odniesieniem do pierwszego filmu, w którym to z kolei Miles przywiązał do worka Petera B. Parkera. Drugi natomiast możemy usłyszeć w tle. Kiedy Miles ze świata 42 zbliża się do naszego Milesa, słychać jak J. Jonah Jameson mówi w wiadomościach coś o Sinister Six. Złowieszcza szóstka to grupa sześciu super złoczyńców założona przez Doktora Octopusa. Wszyscy ci są największymi wrogami Spidermana. Wygląda więc na to, że w świecie bez Spidermana złoczyńcy robią co chcą. Podczas walki Milesa i Spota w sklepie możemy zobaczyć stojak wypełniony czasopismami z Milesem na okładce, prezentującymi nam jego dokonania z minionego roku. W uniwersum Milesa Moralesa możemy zobaczyć jego wersję J. Jonah Jamesona, który w wiadomościach standardowo krzyczy, jaki to Spider-Man nie jest okropny, dokładnie tak samo jak w przypadku normalnych filmów MCU. Logo Approved by the Comics Code Authority jest nawiązaniem do prawdziwych komiksów, które w latach 50. zaczęto uważać za zbyt deprawujące dla młodzieży. Od tamtej pory każdy komiks Marvela, który był przeznaczony dla dzieci, musiał zostać zatwierdzony i opatrzony tym znakiem. Możemy również w tym filmie zobaczyć słynny mem ze Spider-Manami wytykającymi siebie nawzajem. Kiedy przenosimy się do uniwersum Spider-Mana z Indii, miasto, którego on broni, nazywa się Moonbatan, co jest odniesieniem do Manhattanu w Nowym Jorku, którego to od lat szczerze nasz friendly neighborhood Spider-Man. Gwen w pewnym momencie nazywa Spider-Mana 2099 różnymi określeniami jak Blue Panther, co jest nawiązaniem do Black Panther, oraz Cape Crusader, co nawiązuje do Batmana. W jednej ze scen Spot mówi Milesowi, że stworzyli siebie nawzajem. Wydaje się to być kolejnym nawiązaniem do filmu Batman z 1989 roku, gdzie Joker wypowiada te same słowa w kierunku Batmana. Coś, co mogliśmy już zobaczyć w trailerze, czyli kiedy pierwszy raz pojawia się na ekranie Spot. Miles próbuje go wtedy schwytać przy pomocy swojej sieci. Jednakże Spot jest wielowymiarowy, a całe jego ciało pokryte jest portalami. Więc gdy Miles tylko wystrzeliwuje swoją sieć w Spota, ten używa portalu na swojej twarzy i odbija atak. Co jest tutaj detalem? Właściwie to kolejna scena, w której Miles próbuje uderzyć Spota, ale trafia w jeden z portali i uderza sam siebie. Jest to odwzorowanie sceny z komiksu 1:1. W chwili śmierci Petera, kapitan Stacy, czyli tata Gwen, myśli, że to Spider-Woman go zabiła. Chwilę później możemy zobaczyć, jak Gwen widzi siebie w odbiciu okna w stroju Spider-Woman, podczas gdy wcale go nie nosiła. Ten detal symbolizuje nam, że Gwen widzi siebie bardziej jako superbohaterkę, a nie zwykłą dziewczynę i cierpi psychicznie, ponieważ nie może ujawnić swojemu ojcu swojej prawdziwej tożsamości oraz powiedzieć, że to nie ona jest winna śmierci Petera. Miles Morales oraz w późniejszym etapie Gwen nazywają Spota zaledwie wrogiem tygodnia. Używali oni tego terminu na jakichś błahych przestępców, ponieważ mierzyli się z tak dużą ilością złoczyńców, że niektórzy już nie robią po prostu na nich wrażenia. Jak jednak później zobaczymy, nie mogli się bardziej mylić. Pamiętacie wzmiankę o proszku dla dzieci, o którym mówiłem wcześniej? Okazało się bowiem, że sam proszek był sporym niewypałem, za co Miles musiał przeprosić w filmiku na YouTube. Co ciekawe, jedyny komentarz, jaki widzimy pod tym filmem, to słyszałem, że proszek został zrobiony z prawdziwych dzieci. A jeśli obejrzałeś do końca, to zostaw komentarz właśnie z taką treścią jak pod filmem Spider-Mana, zobaczymy ilu was jest.